Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj kolejna porcja pytań. Mam nadzieję, że dzisiejsze akurat będą dosyć ciekawe, bo akurat pojawiły się po raz pierwszy. Mamy ich dokładnie 6, także myślę, że więcej niż 40 parę minut dzisiaj Państwu nie zabiorę. Od razu może przejdźmy do pierwszego pytania. Czy niezbędna jest zgoda pracownika na użycie opublikowanie danych osobowych? Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu na stronie www. Bardzo często mamy sytuacje, szczególnie w firmach prywatnych, gdzie rzeczywiście dane kontaktowe pracownika są podawane na stronie, aby ułatwić kontakt z klientem. Często też jeszcze dochodzi do opublikowania wizerunku. Zdarzają się też sytuacje, kiedy łącznie z takim właśnie małym zdjęciem i danymi, te dane osobowe dotyczące imienia, nazwiska czy numeru telefonu są również dołączane do stopki wiadomości mailowej. Także rzeczywiście coraz częściej wykorzystujemy te dane jako pracodawcy. Natomiast należy pamiętać, że podstawową przesłanką przetwarzania danych osobowych naszych pracowników jest kodeks pracy. I oczywiście są wskazane w artykule 22 z indeksem pierwszym, w paragrafie pierwszym, trzecim, te dane osobowe, których żądamy od kandydata do pracy, a następnie od pracownika. Natomiast przywołany tutaj artykuł 22 wyraźnie wskazuje, że możemy również przetwarzać dane osobowe inne niż wskazane we wcześniej przedstawionym artykule. Natomiast przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych w takim kontekście, w takiej sytuacji, może być wyłącznie zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeszcze w starym stanie prawnym, czyli ze względu na korzystanie z przepisów starej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku, często pracodawcy używali danych osobowych ze względu na swój uzasadniony interes prawny. I należy przyznać szczerze, że w orzecznictwie możemy znaleźć takie wyroki, które wskazują na prawidłowość tej przesłanki legalności przetwarzania. Natomiast nie znalazłem żadnego wyroku, który by dotyczył właśnie stosowania przesłanki określonej w artykule 6 ust. 1 litera F RODO w odniesieniu do danych osobowych pracownika i opublikowaniu ich na stronie internetowej, czy właśnie w postaci stopki w adresie e-mail. Dlatego musimy jednoznacznie wskazać, że te dane osobowe możemy wykorzystać, ale jedynie za zgodą pracownika. I tu jest o tyle istotne, że oczywiście możemy powiedzieć, że dane osobowe w postaci stanowiska, czy też w postaci numeru telefonu, no tutaj zapewne chodzi o służbowy numer telefonu, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu definicji, o której mowa w artykule 4. Zatem oczywiście samo stanowisko i sam numer telefonu to nie są dane osobowe, no niemniej jednak dane już samo imię i nazwisko tak. Zatem o ile te dane kontaktowe w postaci właśnie stanowiska czy numeru telefonu będą jednoznacznie należały do administratora danych i tymi danymi jak najbardziej administrator danych może się posługiwać w ramach swojego uzasadnionego interesu prawnego, o tyle oczywiście samo imię i nazwisko nadal pozostaje w dyspozycji pracownika i nie można wywodzić żadnego własnego interesu prawnego poza tą właśnie zgodą, którą możemy oczywiście pozyskać. Jasne, że może być głupio w sytuacji, w której kilku pracowników nam odmówi na wyrażenie takiej zgody, przecież mają do tego prawo. W takiej sytuacji strona www może rzeczywiście troszeczkę dziwnie wyglądać, kiedy część pracowników będzie opisana z imienia nazwiska, a część pozostanie anonimowa. Podobnie jak z wizerunkiem. Część będzie miało pracowników swoje zdjęcie, a kilku pracowników będzie miało jakiś systemowy awatar, jakiś tam powiedzmy szary kontur człowieka. Może to nie wyglądać najlepiej, natomiast takie jest prawo, tutaj nic nie poradzimy. Kolejne pytanie drugie, czy przesłanie zdjęcia dowodu w celu potwierdzenia zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej jest zgodne z prawem? Często ten temat, Szanowni Państwo, pojawia się w różnego rodzaju pytaniach i w różnych kontekstach przetwarzania. Często, jeżeli chodzi o potwierdzenie tożsamości przez wielkie podmioty, które rzeczywiście realizują usługi świadczone drogą elektroniczną. W tym wypadku mamy bardzo dobrą z punktu widzenia użytkownika usługę, czyli WP Pilot, czyli możliwość korzystania z kilku kanałów telewizyjnych za pośrednictwem smartfona, czy komputera, czy tabletu.
I oczywiście byłoby to fajne rozwiązanie i jest to fajne rozwiązanie, natomiast w przypadku kiedy chcielibyśmy korzystać z tej strony, z tej aplikacji poza obszarem naszego kraju, wymagana jest weryfikacja faktu, że rzeczywiście mieszkamy na terenie Polski. Są dwa jakby rozwiązania, dwie metody. Pierwsza to jest podanie numeru polskiego konta bankowego, no i druga to jest to zdjęcie. Szanowni Państwo, można zadać pytanie oczywiście, czy to jest zgodne z prawem. Nie ma zakazu, jeżeli chodzi o ogólne rozporządzenie o ochronie danych, żeby przetwarzać dane osobowe w postaci zdjęcia dowodu osobistego. Oczywiście mogłoby to wynikać z przepisów regulaminu. No i tak to oczywiście, jeżeli chodzi o tą aplikację WP Pilot, właśnie takie mamy zapisy w regulaminie. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest jeszcze ustawa o dokumentach publicznych, która wyraźnie wskazuje, że posługiwanie się czy wykonywanie kopii dokumentów publicznych, a takim jest dowód osobisty, może być uznane za niezgodne z prawem. Zatem jest to dosyć ryzykowna metoda potwierdzania faktu zamieszkania użytkownika na terenie naszego kraju. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jak to jest ciężkie rzeczywiście do ustalenia, czy mamy do czynienia z osobą, która mieszka na terenie kraju. Dla mnie to jest trochę mało logiczne, ponieważ zwróćmy uwagę na strefę Schengen, zwróćmy uwagę na Unię Europejską, możemy pojechać, zamieszkać w dowolnym miejscu Unii Europejskiej i wystarczy nam nasz dowód osobisty, nie musimy wyrabiać żadnego innego dokumentu tożsamości. Tym samym, jeżeli nawet mieszkając w Hiszpanii, wyślemy do administratora platformy WP Pilot zdjęcie naszego dowodu osobistego, no to i tak nie będzie to stanowiło dowodu, że tutaj mieszkamy na terenie kraju. Dziwne to, natomiast bardzo ryzykowne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i utraty tożsamości. Oczywiście można byłoby doszukiwać się polityki prywatności, informacji o zabezpieczeniu właściwym takiego zdjęcia dowodu osobistego, natomiast nie radzę, Szanowni Państwo, są to jednak dane, których zebranie przekracza zasadę minimalizacji danych, dlatego stanowczo odradzam przesyłanie zdjęć czy skanów, czy w ogóle przekazywanie komukolwiek do ręki dowodu osobistego poza organami do tego uprawnionymi. Wspominałem Państwu na jednym ze szkoleń, że są takie placówki, są takie podmioty, które mogą żądać od nas dowodu tożsamości, a nawet mają prawo go zdeponować. Ale to jest przepis prawa powszechnie obowiązującego i musimy się do niego zastosować. Takim przykładem są na przykład jednostki penitencjarne. Ubiegając się o wstęp do takiej jednostki, musimy w biurze przepustek zdeponować dokument tożsamości. No oczywiście dodatkowo jeszcze wszelkiego rodzaju urządzenia nagrywające, czyli telefony komórkowe, dyktafony, laptopy itd. No ale to są inne przepisy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że kradzież tożsamości, wyrobienie tak zwanego dowodu kolekcjonerskiego i posługiwanie się im chociażby w instytucjach, w parabankach, w chwilówkach, może doprowadzić do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na naszą osobę, na naszą niekorzyść. Inny przykład, który akurat skojarzył mi się, jeżeli chodzi o skanowanie dowodów osobistych, to akurat taki mój lokalny. Mamy ośrodek sportu i rekreacji nad Jeziorem Krzywym. Piękne obiekty, bardzo fajna infrastruktura taka wypoczynkowa, między innymi lodowisko wypoczynkowe, sprzętu pływającego, sprzętu właśnie do typu łyżwy, narty itd. Natomiast rozwiązanie, jakie zostało przyjęte przez OSIR, polega na skanowaniu dowodu osobistego od osoby, która dokonuje takiego wypożyczenia sprzętu. I oczywiście znalazłem gdzieś tam na stronie internetowej, nawet jej nie wskazałem, no ale powiedzmy w 2015 roku już ta informacja budziła wątpliwości. To pamiętajmy jeszcze stary stan prawny, tak, czyli ustawa z 1997 roku. I oczywiście zarówno wtedy, jak i obecnie, jako takiego zakazu nie ma. On nie wynika bezpośrednio z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Tak jak mówię, jest nowa ustawa o dokumentach publicznych i tutaj warto byłoby zwrócić uwagę, że takie skanowanie może być już nielegalne i może być penalizowane tymi przepisami.
Natomiast zasada jest taka, że każdy wypożyczający musi swój dowód osobisty poddać skanowaniu. Oczywiście sama odpowiedź OSIRU brzmi jednoznacznie, że oczywiście bardzo dobrze są to zabezpieczone systemy, że nie ma obaw co do tego, że zostaną nielegalnie wykorzystane. Natomiast pamiętajmy, że oprócz tego, że do każdego systemu można się włamać, to mamy jeszcze do czynienia z ludźmi, którzy nie wiadomo, czy są do końca uczciwi wobec nas i wobec swojego pracodawcy. Tym bardziej patrząc na osoby, które są zatrudniane najczęściej na czas określony, mówiąc najprościej dorywczo, w takich placówkach. Zatem byłoby to również bardzo ryzykowne, aby przekazać takie dane osobowe w postaci skanu dowodu osobistego w zewnętrznej firmie. Mimo, że to oczywiście obowiązek informacyjny powinien zostać zrealizowany, no to pamiętając, że to jest rok 2015, to tutaj oczywiście jeszcze takiego obowiązku nie było. No, on był troszeczkę inaczej opisany i określony, natomiast nikt nie przejmował się jego stosowaniem. Natomiast już tutaj tego tematu nie poruszajmy, natomiast oczywiście takowy obowiązek informacyjny również musi zostać w takiej sytuacji zrealizowany. Pamiętajmy też o samych dowodach osobistych i podstawach tak naprawdę, podstawach jakby legalności przetwarzania. Sam już kodeks karny w artykule 275 penalizuje posługiwanie się nie swoim dokumentem tożsamości. I to jest samo słowo posługiwanie się, szanowni państwo, też nie musi oznaczać od razu czynności typowo aktywnej. Może to być bierne posiadanie czyjegoś dokumentu tożsamości, a więc już to, co kiedyś było standardowe, chociażby w muzeach zostawialiśmy za zestaw jakiś tam, powiedzmy, audioprzewodnik, zostawialiśmy dowód tożsamości, no teraz oczywiście odeszło już w niepamięć, natomiast proszę zwrócić uwagę, że ten zapis kodeksu karnego cały czas obowiązuje. Druga rzecz to wspomniana ustawa o dokumentach publicznych, no i wskazanie w artykule 5, że w pierwszej kategorii dokumentów dowód osobisty został wpisany. Zatem no ewidentnie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju sprzecznych przepisów albo sprzecznego interpretowania tylko niektórych korzystnych dla siebie. Czyli na przykład w przypadku wypożyczenia, to jest oczywiście umowa zawarta między wypożyczającym sprzęt a korzystającym z tego wypożyczenia. Zatem w umowie można zapisać wszystko. Również to, że wyrażam zgodę na zeskanowanie dowodu osobistego. Chociaż tak naprawdę te przepisy tej umowy mogą się okazać niezgodne z prawem. No i oczywiście jeszcze sam artykuł 58 wspomnianej ustawy o dokumentach publicznych, który penalizuje wytwarzanie repliki dokumentu publicznego. I tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o same zdefiniowanie repliki, no to oczywiście sama ustawa wskazuje w procentach, jaki ma być rozmiar, jest uznawany za replikę, który wykracza już poza tą definicję, dlatego tutaj przy tym skanowaniu warto byłoby zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście ten obraz, jeżeli będzie większy, aniżeli to wskazane bodajże 75%, o ile mnie pamięć się myli, mniejszy niż 75%, większy niż 120%, nie będzie odbierany, nie będzie traktowany przez prawo jako replika. Natomiast zawsze pamiętajmy o tym, że ta kradzież tożsamości może nastąpić. I tutaj pod tym względem raczej sugerowałbym powstrzymanie się od przekazywania tego typu danych osobowych. Poza tym w punkcie, w którym ktoś żąda od nas skserowania dokumentu czy też zeskanowania dokumentu tożsamości, raczej nie uzyskamy pełnej, wyczerpującej informacji. Zawsze ta osoba, która wykonuje swoją pracę, odpowie na nasze wątpliwości prostym sformułowaniem. Tak mi każą. I tyle. No przecież nie są to osoby, które będą dyskutować na temat zawiłości prawa. Jeżeli komuś się to nie podoba, to po prostu nie wypożycza. I tak jest moje zdanie. Też bym starał się zachować jak najdalej idącą ostrożność. Kolejne pytanie trzecie. W jaki sposób żądać usunięcia danych osobowych? Pamiętacie państwo, bardzo modne prawo, bardzo modny wniosek, który bardzo często osoby, które dane dotyczą, składają. Wniosek skorzystając z prawa do bycia zapomnianym, żądanie usunięcia danych osobowych.
Nieraz Państwu opowiadałem, jakie są sytuacje, w których możemy rzeczywiście skorzystać z tego prawa. Natomiast dzisiaj rzeczywiście też chciałbym to przypomnieć, natomiast w jaki sposób żądać, to jest jakby temat troszeczkę oddzielny. Jeżeli chodzi o księgę polityk, o procedury, które my wprowadziliśmy u naszych klientów, to oczywiście żądanie odbywa się na podstawie wniosku, który został opracowany z załącznikiem do księgi polityk. Ale równie dobrze osoba, której dane dotyczą, może taki wniosek złożyć ustnie, mailowo, telefonicznie, bylebyśmy byli w stanie potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. To jest bardzo istotne. Zatem jakby sama forma złożenia wniosku nie przesądza o tym, czy wniosek zostanie rozpoznany, czy też nie. W jakich sytuacjach administrator danych ma obowiązek niezwłocznie usunąć dane osobowe? Przede wszystkim, Szanowni Państwo, ja tu może na chwilę zniknę, żeby Państwu nie zasłaniać prezentacji. Taka przesłanka wynika z faktu, że dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Zatem można powiedzieć, że osiągnęliśmy już cel przetwarzania danych osobowych. I wtedy rzeczywiście, jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że nie usunęliśmy tych danych osobowych, albo wcześniej, korzystając z prawa dostępu do swoich danych osobowych, otrzymała informację, że my tymi danymi jeszcze się posługujemy, to rzeczywiście w takiej sytuacji może złożyć to żądanie i wtedy powinniśmy niezwłocznie usunąć te dane osobowe. Kolejna przesłanka żądania to jest cofnięcie zgody. To cofnięcie zgody, o której mówiłem, która jest świetnie opisana w artykule 7 RODO, czyli rzeczywiście wskazująca na warunki wyrażenia, ale również łatwość wycofania tej zgody. I tutaj taka fajny przykład jest, nie chcąc lokować pewnej marki, ale mówiąc najprościej, jest pewna taka ptasia firma, która produkuje i sprzedaje biżuterię. Natomiast spróbujcie Państwo, korzystając z formularza zamieszczonego na ich stronie, złożyć właśnie to żądanie usunięcia danych osobowych. Trzeba przejść przez formularz, który w jakiś trochę idiotyczny sposób żąda pięciokrotnie powtórzenia pytania, wniosku, żądania, z którym się zwracamy. Rzeczywiście trzeba mieć stoicką cierpliwość, aby cały czas przepisywać to samo pytanie i chyba większość ludzi rezygnuje na tym etapie, ale jeżeli ktoś dobry nie do szczęśliwego końca, to wtedy rzeczywiście wniosek jest realizowany. Co prawda inspektor ochrony danych tamtejszej firmy wskazuje, że jedynym właściwym środkiem złożenia wniosku jest opracowany formularz. Natomiast pamiętajmy, że przepis prawa nie może ograniczać przepis prawa wewnętrznego, czy jakieś nasze regulaminy, procedury, nie mogą ograniczać prawa osoby, której dane dotyczą, do realizacji swojego wniosku. Nie może być zatem sytuacji, w której będziemy żądali na przykład wniosku potwierdzonego notarialnie albo wniosku złożonego przez właściwie umocowanego przedstawiciela prawnego, czyli na przykład adwokata, czy też radcy prawnego. To byłyby sytuacje niedopuszczalne. Dla nas najważniejsze jest to, abyśmy ustalili tożsamość osoby, której dane dotyczą i potwierdzili tą tożsamość przed zrealizowaniem tego wniosku. A forma, w jakiej zostanie to żądanie złożone, już naprawdę jest tą sprawą drugorzędną. Zatem pamiętajmy, że rzeczywiście usunięcie danych osobowych jest wymagane w sytuacji, kiedy ta zgoda zostanie cofnięta, ale my jako administrator danych nie posiadamy innej podstawy przetwarzania. A pamiętacie Państwo, o czym mówiłem w przypadku sklepu internetowego? Rzeczywiście, jeżeli osoba cofnie nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będzie to skutkowało usunięciem konta w tym sklepie internetowym, ale nie będzie oznaczało to usunięcia wszystkich danych osobowych zgromadzonych na przykład w dokumentach księgowych. Czyli wszelkiego rodzaju kopie faktur, jeżeli takowe były wystawiane, czy innej dokumentacji, te dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia terminu roszczeń czy obrony przed tymi roszczeniami. Kolejna przesłanka. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy artykułu 21 ustęp 1 wobec przetwarzania. No tu mamy sytuację, pamiętajcie Państwo, kiedy przetwarzanie jest
w ramach wykonywanej władzy publicznej albo w przypadku uzasadnionego interesu osoby, której dane dotyczą. I skupmy się może na tym uzasadnionym interesie prawnym, bo tutaj rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze sprzeciwem, który tak naprawdę może dotyczyć przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów czy usług administratora danych. I tutaj rzeczywiście takie złożenie sprzeciwu będzie skutkowało jakby automatycznie brakiem możliwości świadczenia takich usług drogą elektroniczną, jak na przykład newsletter, bądź też marketingu bezpośredniego w postaci mailingu. Zatem jest to też jak najbardziej ta przesłanka dosyć. Oczywiście podmioty prywatne mogą się z nią spotkać. No oczywiście jedną z przesłanek żądania usunięcia danych osobowych jest fakt przetwarzania niezgodnego z prawem, no ale jestem przekonany, że tutaj bardzo wiele osób, których dane dotyczą, będzie twierdziło, że administrator danych nie ma przesłanki legalności w postaci ich zgody. Rzeczywiście musimy wrócić tutaj do tematu chociażby marketingu bezpośredniego, a szczególnie zbierania danych osobowych, chociażby w postaci adresów mailowych i wykorzystywania ich w celu marketingu bezpośredniego, powołując się na uzasadniony interes prawny administratora danych. W tej sytuacji wątpliwe jest, szanowni Państwo, abyśmy mogli legalnie korzystać z powszechnie dostępnych adresów mailowych i wysyłać niezamówioną informację, ofertę handlową, ponieważ mamy tutaj do czynienia jeszcze z dwoma innymi aktami prawa. Pamiętajcie Państwo, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawo telekomunikacyjne, jeżeli mówilibyśmy na przykład o reklamie, czy o tym marketingu bezpośrednim z wykorzystaniem SMS-ów. Dlatego też możemy jako osoby fizyczne słusznie wnosić, że część administratorów danych wykorzystuje w dziwny sposób zebrane adresy mailowe w swoim celu, uzasadniając to tym interesem prawnym. Natomiast pamiętajmy, często się przynajmniej takie jakby dodatkowe pytania pojawiają, czy adres mailowy znaleziony na stronie internetowej możemy wykorzystać do wysłania mailingu, na przykład na stronach CIDG. Otóż nie do końca, ponieważ adres mailowy służy do kontaktu z tym przedsiębiorcą, do kontaktu w tym celu, aby zawrzeć z nim umowę, aby skorzystać z jego usług albo kupić oferowane przez niego produkty, a nie po to, żebyśmy to my, jako zewnętrzna firma, próbowali sprzedać nasze usługi czy też nasze towary. Także tutaj mamy zupełnie odwrócenie celu, dla którego te dane osobowe pojawiają się w rejestrach publicznych. Kolejna przesłanka. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Jak najbardziej może być taka sytuacja, w której jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych. Możemy taką decyzję administracyjną otrzymać po kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przykład, tak? No bo przecież oni taką decyzję administracyjną mogą nam wydać w toku prowadzonych czynności. No i ostatnia z takich przesłanek, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Rzeczywiście, pamiętajmy o tym, że dzieci mogą wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku właśnie z oferowaniem im usług społeczeństwa informatycznego, jeżeli ukończą 16 lat. Wcześniej oczywiście musimy mieć zgodę opiekuna prawnego, czy to prawnego, czy faktycznego, czyli rodziców. Dlatego też, widzicie Państwo, nie jest to takie do końca jednoznaczne i proste, kiedy możemy rzeczywiście zrealizować takie żądanie. Pamiętajmy o tym, że to jest rola inspektora ochrony danych, żeby zaopiniować każdy wniosek, który wpływa do jednostki. I kolejne pytanie, pytanie czwarte. Czy na potrzeby kontroli skarbowej możemy przechowywać dokumentację finansową dłużej niż wynika to z jednolitego rzeczowego wykazu akt? Szanowni Państwo, często spotykam się w trakcie wykonywania czynności audytowych z takim jakby zalegalizowaniem łamania zasady ograniczenia przechowywania ze względu właśnie na kontrolę czy to ZUS-u, czy Urzędu Skarbowego, czy organu prowadzącego, czy organu nadrzędnego. Niestety pamiętajmy o tym, że wszystkie podmioty działają w granicach prawa.
Zatem księgowa nie może, czy księgowy nie może twierdzić, że on nie usunie faktury czy innych dokumentów zawierających dane osobowe po okresie ich przechowywania wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt, czy wynikającego chociażby z terminu kontroli skarbowej, czyli powiedzmy 5 lat plus 1, 6, no już nie mówmy o programach unijnych, bo tam wiadomo, że te czasy troszeczkę są inaczej liczone, no ale też są określone. Tylko dlatego, że właśnie księgowy czy księgowa mówią, że ale jak przyjdzie kontrola, to żąda ode mnie podanych tych dokumentów, ja muszę je mieć. No nie, szanowni państwo, nie ma czegoś takiego, że kontrolujący mówi, że mają być dokumenty w dyspozycji podmiotu kontrolowanego po okresie ich przechowywania. Zarówno ten urzędnik, który przyjeżdża na kontrolę, doskonale zna przepisy prawa i wie, że nie ma takiej możliwości, abyśmy przechowywali dłużej. Oczywiście dla czynności kontrolnych może być to wygodne, że posiadamy dokumenty, które dłużej aniżeli okres przechowywania. Często ZUS, na przykład prowadząc jakieś postępowania, zwraca się do na przykład biur rachunkowych o podanie danych byłych klientów biura, którzy już od lat tymi klientami nie są, a zatem nie ma te biuro rachunkowe żadnej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych osobowych, ale oczywiście dla takiej dziwnej zasady biura te potrafią nawet w kopiach baz danych, na dysku twardym komputera przechowywać dane starych klientów, dawnych klientów przez okres 10 czy 12 lat. No jest to, szanowni państwo, złamanie zasady ograniczenia przetwarzania oraz zasady pierwszej, czyli przetwarzania zgodnie z prawem. Nie mając już umowy z klientem, nie możemy przechowywać jego danych osobowych, jego pracowników związanych z zatrudnieniem i jego kontrahentów w związku z prowadzoną księgowością. Zatem są to uzasadnienia niedopuszczalne, nie mające podstawy prawnej. Jeżeli przepis prawa wyraźnie nam wskazuje, że mamy dokumentację wybrakować, to mamy ją wybrakować, a nie przechowywać, bo kontrolujący będzie ją chciał. On nie może chcieć. Równie dobrze kontrolujący może żądać od nas przekazania kwoty pieniężnej, ale to też jest przestępstwo. Dlatego nie możemy, szanowni państwo, tłumaczyć się takimi rozwiązaniami, że kontrolujący przyjedzie i on chce, on musi, albo przyjedzie ktoś z organu prowadzącego i oni muszą to mieć. Jeżeli muszą, to proszę wskazać podstawę prawną tego słowa muszą. Wtedy być może będzie to zgodnie z prawem. Natomiast taka zasada tylko dla celów kontrolnych, że strasznie się kontroli boimy, to jest naprawdę w XXI wieku w państwie prawa żenujące. I starajmy się, żeby rzeczywiście nie miało to miejsca. Kolejne pytanie, pytanie piąte. Jak należy zabezpieczyć telefon komórkowy i laptop? Bardzo ogólne pytanie. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o systemy IT, przygotowaliśmy dla państwa takie dodatkowe szkolenie, na które zapraszamy. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to na naszej stronie, naszej platformy ClickMeeting, czyli rodo.clickmeeting.pl albo .com. Znajdziecie państwo informacje o tym, że właśnie takie szkolenie jest organizowane. Jednym z tematów, jednym z punktów tego szkolenia będzie oczywiście poruszona kwestia zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych przed zniszczeniem, kradzieżą, bo przecież tego typu naruszenia również mogą dotyczyć zarówno telefonu komórkowego, jak i laptopa. Sam telefon komórkowy to jest mały problem. Załóżmy stara cegła, która ma tylko bazę telefoniczną, czyli bazę kontaktów. No to są te dane osobowe, o które musimy zadbać. Natomiast smartfon, no to już jest nieszczęście, bo jak państwo doskonale wiecie, sami przecież zapewne używacie. Mamy tam dostęp do skrzynki pocztowej, może i do skrzynki służbowej. Mamy dostęp, jeżeli ktoś skonfiguruje przez VPN, dostęp do systemów firmowych. Mamy dostęp do aplikacji chociażby Microsofta, które umożliwiają pracę zespołową, albo do takich rozwiązań Google'a. Także taki smartfon rzeczywiście staje się narzędziem, które umożliwia dostęp do danych osobowych, a więc jego utracenie może również skutkować dostępem osób niepowołanych do danych osobowych zgromadzonych w zasobach firmy. Więc jest bardzo wrażliwym urządzeniem, bardzo niebezpiecznym z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Zatem oczywiście samo blokowanie karty SIM PIN-em, no to jest chyba standard, tak? Były czasy, kiedy nawet karty prepaidowe operatorów telefonii komórkowej pozwalały na zdjęcie takiej blokady albo w ogóle takiej blokady nie posiadały. Fabrycznie, oryginalnie. Obecnie wszystkie, nawet te
właśnie karty SIM prepaidowe już posiadają blokadę kodem PIN-a, w związku z tym i mamy kod PUK w przypadku, kiedy zablokujemy sobie tą kartę. Jest to w miarę rozwiązanie bezpieczne i rzeczywiście polecamy, aby w żadnym przypadku takich blokad nie zdejmować, jeżeli jeszcze w ogóle taka możliwość w telefonie istnieje. Chronić dostęp do ekranu głównego hasłem. Mamy, szanowni Państwo, różne rozwiązania. Prawda? Pamiętacie Państwo, mamy te zygzaczki oparte na 9 punktach i ten kształt rzeczywiście przez młodych ludzi jest preferowane. Te zygzaczki sobie w jakiś tam sposób zaznaczamy ileś punktów i pozwala to odblokować telefon. No, można to łatwo podejrzeć i można łatwo odwzorować taki zygzaczek, także to nie jest najlepsze rozwiązanie. PIN? No, PIN rzeczywiście to są tylko najczęściej 4 cyfry i nie oszukujmy się, najczęściej są to te same cyfry, które służą do odblokowania karty SIM. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby hasło, no oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa im będzie bardziej skomplikowane, im dłuższe, tym lepiej, ale wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi, no i nie będziemy wprowadzali hasła, które ma 256 znaków, bo no, korzystanie z takiego telefonu naprawdę byłoby wtedy straszne. Warto zaszyfrować telefon, zaszyfrować całą jego zawartość. Oczywiście na telefonie służbowym nie powinniśmy ani przechowywać zdjęć prywatnych, ani filmów prywatnych, ani mieć konta prywatnego w mediach społecznościowych, zatem zaszyfrowanie powinno trwać nie dłużej niż godzinę, ale rzeczywiście zarówno w systemie Android, czy w systemie iOS szyfrowanie jest z telefonu dostępne i nie ma tutaj jakby najmniejszego problemu, warto to zrobić. No i oczywiście powinniśmy pamiętać, że telefon komórkowy, smartfon to już przecież praktycznie jak laptop. Również powinien mieć zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. Nie chciałbym ewidentnie powiedzieć, że jest to lokowanie produktu, ale w wyszukiwarce w Google znalazło się na jednym z pierwszych miejsc oprogramowanie Mobile Security w cenie 24 zł. Czyli no nie jest to jakieś specjalnie drogie oprogramowanie, ale oczywiście można kupić w pakiecie oprogramowanie do zabezpieczenia przynajmniej 3 komputerów stacjonarnych i 3 urządzeń mobilnych. Zatem nawet nieduża firma może jakby tą ceną manewrować. Oczywiście istnieją, jeżeli chodzi o możliwości również zakupu dowolnej liczby licencji, wtedy oczywiście pewnie można liczyć na rabat, tak jak i zapewne w rozwiązaniach innych producentów. Można w internecie poszukać, znaleźć sobie pasujące, takie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, takie, które nie obciąża za bardzo procesora. Jeżeli chodzi o sam laptop, no to przede wszystkim powinniśmy korzystać z systemu operacyjnego, który już jest w nazwie ma tak zwany professional. Wówczas mamy wszytą aplikację BitLocker, która pozwala nam na zaszyfrowanie dysku twardego, zewnętrznych dysków przenośnych, pendrive'ów i całkowite zabezpieczenie takiego komputera, wszystkich jego partycji, wszystkich jego danych. Bardzo dobre rozwiązanie i bardzo gorąco polecam, aby z niego korzystać. Jeżeli chodzi o korzystanie z komputera zaszyfrowanego, naprawdę nie ma żadnej różnicy w prędkości jego działania. Zatem warto to rozwiązanie stosować. Natomiast jeżeli chodzi o pendrive, jest to genialne rozwiązanie, ponieważ rejestrujemy pendrive na wszystkich komputerach, które są w firmie i taki zaszyfrowany pendrive otwiera się bez żadnego hasła, bez żadnego kodu dostępu na każdym z tych komputerów, natomiast włożony do innego komputera spoza firmy poprosi dopiero o podanie tego hasła i no też jest to świetne, uważam, rozwiązanie. I również oczywiście powinniśmy mieć zainstalowaną aplikację zabezpieczającą nie tyle przed atakami wirusów, ale również przed atakami sieciowymi. Już teraz znakomita większość, jak nie 100% komputerów rzeczywiście zawsze jest podłączona do sieci internet. No ale o czym musimy pamiętać? O tym, abyśmy nigdy nie nadawali użytkownikom uprawnień administracyjnych, ponieważ wtedy bardzo dużo taki użytkownik może zrobić. Chociażby zdjąć zabezpieczenia programu firewallowego, może wyłączyć tam funkcję szyfrowania. Firma informatyczna, która nas obsługuje, czy też informatyk z naszych zasobów osobowych powinien nadawać uprawnienia do systemu tylko na zasadzie konta użytkownika. Oczywiście powinniśmy konto nasze chronić hasłem. Znowu tutaj odradzam stosowanie PIN-u, ponieważ no,
PIN nie do końca jest idealnym rozwiązaniem. To są tylko najczęściej 4 cyfry i to najczęściej bardzo proste, tak abyśmy łatwo je stosowali. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby utrudnić hakerowi czy też przestępcy dostęp do naszego konta. Jeżeli chodzi o telefony komórkowe, to zapomniałem wspomnieć, że też nie zalecamy stosowania odcisku palców do odblokowywania ekranu głównego. Dlaczego? Może się okazać, że zostaniemy pozbawieni przytomności, zwyczajnie po ludzku ktoś nas uderzy w głowę, a potem przystawi nasz palec do skradzionego nam telefonu i będzie miał dostęp nieograniczony do naszego telefonu, a tym samym do wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy. Więc no, odradzamy stanowczo tego typu zabezpieczenie jest bardzo, bardzo mało skuteczne. Wracając oczywiście do laptopów, szyfrujemy wszystkie dyski, nie tylko pojedyncze partycje, ale wszystkie dyski, szczególnie w tych laptopach, które opuszczają obszar przetwarzania. Tu jakby przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to niebezpieczeństwo utraty laptopa fizycznego, kradzież, zagubienie. Oczywiście nasze przetwarzanie dodatkowo jest zabezpieczone, czy to jeszcze monitoringiem, czy to systemem kontroli dostępu, czy to kratami, czy to szafami. Natomiast taki laptop wyniesiony poza obszar przetwarzania, rzeczywiście jest to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. No oczywiście instalujemy oprogramowanie antywirusowe i najlepiej właśnie firewallowe, kompleksowe, które zabezpieczy nam komputer przed wszelkiego rodzaju atakami, nawet typu phishing. No i nie korzystamy z przygodnych sieci Wi-Fi. Bardzo dużo podmiotów, kawiarenki, McDonald's, KFC, wszyscy wywieszają informacje free Wi-Fi. Wszystko jest okej, no ale ta niestety wolność nie oznacza, że ta sieć jest bezpieczna. Może się okazać, że wewnątrz tej sieci znajduje się maszyna, która dokonuje próby wyłamań do innych zalogowanych w niej maszyn. I rzeczywiście te sieci free Wi-Fi nie są zabezpieczone przez odpowiednich administratorów, a zatem nie gwarantują właściwego bezpieczeństwa. Także nawet otwierając pliki w chmurze, czy też łącząc się ze stronami zabezpieczonymi certyfikatem SSL, może dojść do przechwycenia tych danych, ale już nie na poziomie samej warstwy komunikacyjnej, ale bezpośrednio ze względu na to, że będziemy w jednej sieci wewnętrznej, właśnie w tej sieci Wi-Fi, gdzie może być to urządzenie niebezpieczne dla nas. Także o tym pamiętajmy, to są rzeczywiście najczęstsze w tej chwili naruszenia, proszę zwrócić uwagę na postępowania prowadzone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. One w głównej mierze dotyczą rzeczywiście naruszeń związanych z komputerami, z sieciami informatycznymi albo z systemami informatycznymi, z bazami danych. Dlatego na to musimy rzeczywiście zwracać szczególną uwagę. Pytanie ostatnie, szóste w dniu dzisiejszym. Czy można ubezpieczyć się od kary nałożonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych? Generalnie, no, w ogóle zakładając, że karę nakłada prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no, ale to już jakby jest tylko gra słów, proszę pamiętać, że nie ma takiego ubezpieczenia. Takie ubezpieczenie nie istnieje. Równie dobrze firmy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Zakładu Ubezpieczeń mogłyby ubezpieczać nas przed przestępstwami spenalizowanymi w kodeksie karnym, albo w kodeksie karnym skarbowym, albo w kodeksie wykroczeń, albo w kodeksie ruchu drogowego. No nie ma takich ubezpieczeń, szanowni państwo. Popełniając naruszenie, popełniając przestępstwo związane z ochroną danych osobowych, będziemy za to przestępstwo odpowiadać. Oczywiście ubezpieczenia, które są oferowane, mogą ułatwić nam odzyskanie poniesionych strat finansowych, jeżeli chodzi na przykład o zatrudnienie dodatkowych specjalistów z zakresu informatyki śledczej. Te polisy gwarantują nam udział prawnika na każdym etapie postępowania, począwszy od kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych poprzez to postępowanie ewentualnie sądowe. W przypadku pozwów cywilnych o zadośćuczynienie również też mogą jak najbardziej te polisy nas chronić. Natomiast jeżeli otrzymamy karę nałożoną przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wysokości 20 milionów euro,
to nikt za nas takiej kary nie zapłaci, Szanowni Państwo. Jeżeli w ramach popełnionego przestępstwa zostałaby na nas nałożona kara bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze powiedzmy 2 lat, taka maksymalna, no maksymalna, powiedzmy, maksymalna kara pozbawienia wolności za te przestępstwa, no zwykłe, jeżeli chodzi o to przetwarzanie danych zwykłych, o szczególne kategorie danych, to przecież ta firma ubezpieczeniowa, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie zagwarantuje, że wyznaczą osobę, która pójdzie za nas odbyć tą karę. Dlatego oczywiście reklama dźwignią handlu, ale miejmy na uwadze to, że oczywiście firmy zakładu ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe nie zapłacą nam za tą wysokość nałożonej kary. Zwróćmy też uwagę na wysokość składki rocznej. Ona rzeczywiście zaczyna się no taka średnia, to 40 tysięcy złotych. Pamiętam taką ofertę, otrzymałem od jednego od jednej z multiagencji i tam wysokość takiej składki rocznej wynosiła 8 tysięcy złotych. I rzeczywiście ona przy wgłębieniu się w jej zapisy rzeczywiście była o tyle fajna, że wskazywała na pomoc prawną, jeżeli chodzi o ewentualne roszczenia czy też naruszenia ochrony danych osobowych. Natomiast w przypadku podmiotów, dla których ta składka roczna wynosiłaby 40 tysięcy złotych, no to trzeba zastanowić się, czy lepiej jest zatrudnić nawet na pełnym etacie swojego inspektora ochrony danych, który zadba właściwie o tą ochronę danych osobowych, czy też powierzyć tą funkcję zewnętrznej firmie. Natomiast sama polisa no, na pewno nie gwarantuje nam, że Zakład Ubezpieczeń będzie dokonywał szkoleń czy audytów związanych z bezpieczeństwem informacji. Dlatego, Szanowni Państwo, bardzo ostrożnie podchodźmy do tematów ochrony polisy w ochronie danych osobowych. Oczywiście pamiętajmy o odpowiedzialności cywilnej. Tutaj taka polisa powinna być zawarta przez każdego przedsiębiorcę, ponieważ ona rzeczywiście jest bardzo ważną rzeczą z punktu widzenia tego bezpieczeństwa prawnego. Natomiast jeżeli chodzi o reklamę, no to przypominam, była firma, która oferowała niszczarki certyfikowane pod RODO. No, tutaj ta polisa jest dokładnie takim samym odwzorowaniem. Oczywiście nie można powiedzieć, że ona jest nic nie warta. Zapewne jest warta swoich pieniędzy, natomiast na pewno nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dane osobowe. Tym bardziej w przypadku jakiejś sprawy medialnej, kiedy wszystkie media będą huczały o tym, że to akurat my spowodowaliśmy naruszenie, czy ta sprawa stanie się bardzo medialna, no to oczywiście żadna polisa nie ochroni nas przed utratą wiarygodności, utratą klientów, czy też tą złą sławą, którą się okryjemy. To było oczywiście ostatnie pytanie, wcześniej wspomniałem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Państwa oczywiście do kolejnego, na kolejne spotkanie. Tymczasem proszę pytania kierować, czy to mailowo, czy to telefonicznie za pośrednictwem naszych infolinii. Za dzień dzisiejszy Państwu bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Do widzenia.